pisze tak, wszelka przyjemność łagodzi ból, tak więc rozważanie prawdy łagodzi ból oraz smutek i to tym więcej im bardziej kto jest miłośnikiem mądrości, dlatego ludzie radują się kontemplacją Boga i przyszłej szczęśliwości i weselą się w utrapieniach, a Augustyn dodaje, skoro blask prawdy ukazał się mojemu umysłowi nie będę odczuwał więcej mego bólu albo znosić go będę tak jakby go nie było ja nazywam się Dariusz Zalewski. Prowadzę stronę edukacjaklasyczna.pl. Generalnie zajmuję się propagowaniem klasycznej edukacji oraz klasycznej etyki wychowawczej. W dzisiejszym nagraniu chciałbym opowiedzieć troszeczkę na temat smutku w ujęciu świętego Tomasza Zakwinu. O smutku, o smutku mówimy w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach życiowych. Generalnie można powiedzieć, że smutek to jest. Jakieś zło, które nas spotkało. I ono w rezultacie daje właśnie ból psychiczny czy fizyczny, czyli jest albo smutkiem, albo nawet takim, można powiedzieć, bardziej cierpieniem. Co ciekawe, smutek dotyczy zła, które dotyka nas aktualnie, w teraźniejszości. Lęk, bojaźń dotyczy zła trudnego, które gdzieś tam czeka na nas. W przyszłości i no, które ewentualnie może sprawić nam jakąś przykrość. Tutaj mamy już zło uaktualnione, to znaczy, stało się już, już coś. Na przykład, złamałem rękę, na przykład, zachorowałem na, na grypę i tak dalej, i tak dalej. Stało się jakieś zło, które mnie dotknęło i to powoduje smutek. Lęk mielibyśmy wtedy. Gdybyśmy oczekiwali na to zło w przyszłości. Tomasz wymienia cztery rodzaje smutku. Dwa z nich dotyczy tego, co się wiąże z innymi osobami, w jakiś sposób dla nas ważnymi, czy to bliskimi, ale niekoniecznie. I na przykład, jeżeli jakieś nieszczęście, jakieś zło spotyka kogoś bliskiego, no to wtedy budzi się w nas takie uczucie litości. Drugą odmianą tego lęku jest zazdrość. Zazdrość pojawia się wtedy, kiedy jakieś dobro spotyka inne osoby, ale my to dobro postrzegamy jako zło. Jeżeli dla przykładu jak nasz sąsiad cały czas zmienia jak rękawiczki samochody, a my mu po prostu tego zazdrościmy, no to właśnie wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją. Tak na marginesie można tylko tutaj dopowiedzieć, że zazdrość czasami, czasami jest uzasadniona moralnie. Na przykład, jeżeli do władzy dochodzą dyktatorzy, o których wiemy, że będą czynili zło, no to my im zaz zazdrościmy tego, co oni mają, czyli tej władzy, ale nie dlatego, żeby, żeby jakoś ich umniejszać, ale dlatego, że obawiamy się zła, które z tego wyniknie. I w, i w tych sytuacjach zazdrość jest uzasadniona. Następnie mamy do czynienia ze smutkiem. Który, który dotyczy już nas bezpośrednio. Jeżeli na nas spadają jakieś nieszczęścia, choroby, wówczas jesteśmy przygnębieni. Ale może być też smutek innego rodzaju, smutek zwany acedią, wtedy kiedy tracimy cel w życiu, kiedy popadamy w taką Stagnację życiową, obojętność, nic nam się nie chce, i po prostu nie widzimy celu, sensu w życiu. Można powiedzieć, że, że jest to taka depresja i to jest właśnie też taki rodzaj smutku. Generalnie w smutku, czy to psychicznym, czy fizycznym, nie jesteśmy w stanie dobrze funkcjonować, no bo jeżeli boli nas ząb czy, czy, czy brzuch, to po prostu. No nie chce nam się nic robić, nie chce nam się czytać książek, nie chce nam się tym bardziej podejmować jakiegoś wysiłku fizycznego. W tym sensie ten smutek jest czymś złym, ale też smutek potrafi zmobilizować organizm do tego, żeby walczyć z tym złem, które powoduje smutek. I, i na pewno tutaj w kontekście działania on sprzyja, smutek sprzyja takiej większej mobilizacji organizmu. Danej osoby, do tego, żeby pozbyć się zła. Jak pokonać smutek? Smutek no, najprościej pokonać w ten sposób, żeby usunąć to zło, które nas dotyka, poprzez zastąpienie go dobrem, jakąś przyjemnością. Czyli przykrość ma być wyparta przyjemnością. I tutaj bardzo często ludzie popadają w taką pułapkę, że mówiąc tak. Po tak wprost, mając jakieś problemy, no to na przykład piją alkohol, no bo to jest to w jakiś sposób daje im przyjemność, pomaga zapomnieć, czy się obiadają na przykład, czy inne tego typu działania podejmują. Uciekają w pewne przyjemności, które mają zakryć przykrość, smutek, ból. I, i te, bardzo często te przyjemności, o których tutaj mówię, one nie są racjonalne, one jak gdyby sprawiają, że człowiek tym bardziej zaczyna w dalszej konsekwencji popadać w smutek. No bo po napiciu się alkoholu rano te, te problemy wracają i człowiek czuje jeszcze większy taki kac to duchowy i, i fizyczny. Także to nie jest rozwiązaniem problemów. Choć pewne przyjemności związane np. z jedzeniem, one... Nie są złe jako takie, tylko one po prostu muszą być racjonalnie stosowane. Tomasz jeszcze tutaj mówi, że do organizmu takim wytchnieniem, taką przyjemnością może być kąpiel i sen. Także już, już wtedy na to zwracano uwagę, że po prostu pewien relaks, wypoczynek on służy uspokojeniu ducha i sprawia, że ten smutek nie jest taki. Taki dolegliwy. Ale największym, najlepszym rozwiązaniem, według Tomasza, tutaj jest kontemplacja prawdy. Jeżeli my w największym bólu, smutku, skierujemy swoją uwagę na Boga, na to, że jeżeli wytrwamy, to osiągniemy szczęście wieczne, to to będzie dla nas nadzieją. To będzie dla nas nadzieją. I Tomasz pisze tak: Wszelka przyjemność łagodzi ból tak więc rozważanie prawdy łagodzi ból oraz smutek i to tym więcej im bardziej kto jest miłośnikiem mądrości dlatego ludzie radują się kontemplacją boga i przyszłej szczęśliwości i weselą się w utrapieniach a augustyn dodaje skoro blask prawdy ukazał się mojemu umysłowi nie będę odczuwał więcej mego bólu albo znosić go będę tak jakby go nie było i to jest właśnie ten moment że owszem ten ból będzie ale już Inaczej Jego znosimy. Mamy nadzieję na szczęście, na radość. Ta radość już przenika, można by powiedzieć, do niższych warstw naszej duszy. Bo, i tu znowu przywołuje Tomasza, wyższe władze duszy promienieją na niższe i dlatego przyjemność, jaką daje kontemplacja, będąca wyższym działaniem umysłu wpływa na złagodzenie bólu w zmysłach. Trzeba o tym pamiętać w różnych sytuacjach życiowych. Trzeba o tym pamiętać i nie uciekać się tylko do zapomnienia poprzez uruchomienie zmysłów czy zastąpienie naszej uwagi czymś innym niż ból, poszukanie jakichś innych przyjemności w ramach doczesności. Ale ważne jest, żeby skierować naszą uwagę na wieczność, bo to nie jest tylko takie zwykłe gadanie, ale jest to realny ratunek dla każdego człowieka. Wiara i nadzieja w różnych trudnych sytuacjach życiowych będzie takim naszym też psychicznym wsparciem, da nam siłę do tego, żeby wytrwać.